Siema, dzisiejszy vlog jest odpowiedzią wideo dla Gabu Vlog, która nagrała vloga pod tytułem Cięcia. Osobiście uważam, że cięcia mogą być całkiem przydatne, na przykład w takich sytuacjach jak ta. Idę za to drzewo, a wyjdę za tamtym. Cięcia mogą w różnoraki sposób ubarwić naszą wypowiedź, tudzież naszego vloga. Jeżeli się pomylimy w danej chwili, możemy to wyciąć, zrobić cięcie, dobrać kolejną porcję materiału i w ten sposób otrzymujemy fajnego vloga. Ale nie możemy także nadużywać cięć, bo nie chcielibyście, żebym skakał przed kamerą. Na przykład w ten właśnie sposób. Podsumowując moją wypowiedź, chciałem powiedzieć, że niezależnie od tego, czy jesteś vlogerem, czy początkowym twórcą wideo w internecie, nie nadużywaj cutów. Ludzie nie lubią takiego skakania po ekranie, jest to bezsensowne. Jeżeli się pomylisz w wypowiedzi, wytnij fragment, ale nie doprowadźmy do tego, żeby cały vlog był 99 czy ilomaś set tysiącami cutów, bo to wygląda nienaturalnie. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego vloga. Do zobaczenia.